Jaka jest inna nazwa konta FAB? Sprawdźmy, który to jest kąt. FAB. To będzie ten kąt. FAB. FAB. Możemy kąty nazywać dowolną stronę, ale pamiętaj, aby wierzchołek znalazł się w środku. A jest w środku, więc bierzemy kąt FAB. Ten kąt. Zobacz, że tak naprawdę taka nazwa jest jednoznaczna na tym rysunku. Zastanówmy się, która inna nazwa będzie też odpowiednia. Czy możemy ten kąt nazwać ABF? ABF? Nie mamy takiego kąta ABF. B byłby wierzchołkiem kąta, więc to jest zła odpowiedź. ABD. Znowu wierzchołkiem byłoby B. ABD. Nie ma takiego kąta. Czy może być to kąt A? Nie może być to kąt A, ponieważ nie określi jednoznacznie, który to będzie z tych wszystkich kątów. I jeszcze mamy do dyspozycji BAF. BAF. I tak możemy nazwać nasz kąt, ponieważ A jest w środku i jednoznacznie określa, że to jest właśnie ten kąt i te dwa ramiona. Czyli jest to kąt BAF. Nie ma znaczenia, czy go nazwiesz FAB czy BAF. Sprawdźmy. Zgadza się. Zachęcam Cię do rozwiązania podobnych zadań na stronie Khan Academy.